Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maryja, zawsze dziewica. Kanał Pozwólcie kochać się Bogu przedstawia Tomasz Akempis o naśladowaniu Chrystusa. Odcinek 12. Czytają Paulina, Julia i Iwonna Teresa. Rozdział 10. O wdzięczności za łaski Boże. Dlaczego szukasz spoczynku, kiedyś zrodzony do pracy? Nastaw się raczej na cierpliwość niż pociechy, na dźwiganie krzyża, aniżeli wesele. Któż bowiem, nawet z ludzi światowych, nie przyjąłby chętnie pociechy i radości duchowej, gdyby ją tylko mógł zawsze otrzymać? Pociecha duchowa przewyższa przecież wszelkie przyjemności świata i rozkosze ciała. Przyjemności bowiem ziemskie próżne są albo grzeszne. Jedynie rozkosze duchowe są radosne i szlachetne, bo rodzą się z cnót i dane są przez Boga duszom czystym. Pociech Bożych nikt jednak nie może używać stale według swego upodobania, bo czas próby powraca szybko. Na widzeniem niebieskim bardzo przeszkadza fałszywa swoboda umysłu i zbytnie ufanie sobie. Bóg postępuje łaskawie, dając człowiekowi pociechę, lecz człowiek źle czyni, nie przypisując wszystkiego wdzięcznym sercem Bogu. Nie mogą spływać na nas dary łaski, gdyż niewdzięczni jesteśmy ich dawcy i nie odnosimy wszystkiego do ich pierwotnego źródła. Łaska bowiem udzielana jest zawsze temu, kto umie być za nią wdzięczny. Bóg odejmuje pysznemu to, co zwykł dawać pokornemu. Nie chcę pociechy, która pozbawia mnie skruchy. Nie żądam uniesień, które prowadzą do dumy. Nie wszystko, co wzniosłe, jest święte. Nie wszystko, co słodkie, jest dobre. Nie każde pragnienie jest czyste. Nie wszystko, co nam drogie, jest miłe Bogu. Chętnie przyjmę łaskę, dzięki której stanę się pokorniejszy, pełny bojaźni Bożej i bardziej gotowy do wyrzeczenia się siebie. Człowiek pouczony darem łaski i doświadczony jej utratą nie odważy się przypisywać sobie cokolwiek dobrego, ale raczej będzie wyznawać, że jest ubogi i nagi. Oddaj Bogu co Bożego, a przypisz sobie co Twoje. To znaczy, Bogu bądź wdzięczny za łaskę, a siebie samego oskarżaj o winę, wiedząc, żeś zasłużył na karę. Stawiaj się zawsze na najniższym miejscu, a otrzymasz najwyższe. Nie ma miejsca najwyższego, gdzie brakuje najniższego. Najwięksi święci w oczach Boga są najmniejszymi w oczach własnych, a im wyżej są w chwale, tym głębiej w pokorze. Pełni prawdy i chwały niebieskiej nie pożądają marnej chwały ziemi. Ugruntowani i utwierdzeni w Bogu nie mogą w żaden sposób wzbić się w pychę. Ci właśnie, którzy wszelkie osiągnięte dobro przypisują Bogu, nie szukają pochwał u ludzi i pragną tylko chwały samego Boga. Chcą nade wszystko uwielbiać Boga w sobie i we wszystkich świętych i dążą jedynie ku temu celowi. Bądź przeto wdzięczny za dar najmniejszy, a staniesz się godny otrzymywać większe. Najmniejszy dar przyjmij jako największy, a to, co najbardziej wzgardzone, za szczególną łaskę. Jeżeli spojrzysz na godność dawcy, żaden jego dar nie wyda ci się małym czy marnym, gdyż nie może być małe to, co pochodzi od najwyższego Boga. Chociażby zesłał na nas kary i chłostę, i za to trzeba mu składać dzięki,
albowiem wszystko, co na nas dopuszcza, czyni dla naszego zbawienia. Kto chce zachować łaskę Bożą, niech będzie wdzięczny, gdy mu ją daje Bóg, i cierpliwy, jeśli ją odbiera. Niech się modli o jej odzyskanie i pokornie czuwa, aby jej nie stracił. Rozdział 11. O małej liczbie miłośników krzyża. Ma teraz Jezus wielu miłośników swego Królestwa Niebieskiego, ale mało, którzy by chcieli Jego krzyż dźwigać. Ma wielu pragnących pociechy, niewielu gotowych na cierpienie. Znajduje licznych uczestników stołu, ale mało gotowych do postów. Wszyscy pragną się z nim weselić, rzadko lub kto cośkolwiek pragnie cierpieć. Wielu idzie za Jezusem aż do łamania chleba, lecz niewielu aż do wychylenia kielicha męki. Wielu podziwia Jego cuda, mało kto chce z Nim dzielić ze lżywości krzyża. Wielu Go kocha, dopóki nie spotykają ich przeciwności. Wielu Go wielbi i błogosławi, dopóki im zsyła pociechy. Skoro zaś Jezus się ukryje i choćby na chwilę zostawi samych, wtedy albo się skarżą, albo zupełnie upadają na duchu. Ci, którzy kochają Jezusa dla Jezusa, a nie dla jakiejś własnej pociechy, ci błogosławią Go zarówno we wszelkim utrapieniu i ucisku duszy, jak pośród największego wesela. I choćby nawet nigdy nie raczył ich uradować, oni zawsze jednako by Go chwalili i chcieli Mu składać dzięki. Ileż może czysta miłość Jezusa, wolna od osobistej korzyści lub miłości własnej? Czy nie należy nazwać najemnikami tych wszystkich, co zawsze szukają pociech? Czy nie są większymi miłośnikami samych siebie aniżeli Chrystusa ci, którzy myślą nieustannie o swych wygodach i korzyściach? Czy znajdzie się taki, co by chciał Bogu służyć bezinteresownie? Rzadko spotyka się człowieka tak uduchowionego, który z wszystkiego by się ogołocił. Albowiem prawdziwie ubogiego duchem, wolnego od przywiązania do rzeczy stworzonych, któż znajdzie? Daleko i aż do ostatnich granic cena jego. Choćby człowiek oddał wszystko, co ma, nic to nie znaczy. I gdyby czynił wielką pokutę, wszystko to mało. Gdyby posiadł wszelką naukę, daleko mu jeszcze. Gdyby miał wielką cnotę i gorącą pobożność, wiele mu braknie. Braknie mu jednego koniecznego. Cóż to takiego? Aby opuściwszy wszystko, opuścił siebie i całkowicie siebie się zaparł, ogołacając z miłości własnej. A gdy wypełni wszystko, co trzeba wykonać, niech wie, że nic nie uczynił. Niech nie uważa za wielkie tego, co wielkie wydawać się może, lecz niechaj się uzna wprawdzie zasługę nieużytecznego, tak jak prawda głosi. Gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Wtedy dopiero będzie mógł być prawdziwie ubogim w duchu i mówić z prorokiem: sam jeden i ubogi jestem, a jednak nikt bogatszy, nikt możniejszy, nikt potężniejszy nad tego, który potrafi się wyrzec wszystkiego
i siebie stawiać najniżej. Rozdział 12. O królewskiej drodze krzyża. Twardą zda się dla wielu ta mowa. Zaprzyj sam siebie, nieś swój krzyż i naśladuj Jezusa. Lecz o wiele ciężej będzie usłyszeć ten ostateczny wyrok. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny. Ci, którzy teraz chętnie słuchają słowa krzyża i spełniają je, ci się nie będą obawiać głosu wiecznego potępienia. Znak krzyża ukaże się na niebie, gdy Pan przyjdzie na sąd. Wtedy wszyscy słudzy krzyża, którzy upodobnili się życiem do ukrzyżowanego, przystąpią z wielką ufnością do Chrystusa sędziego. Dlaczego więc obawiasz się wziąć krzyż, który prowadzi do królestwa? W krzyżu zbawienie, w krzyżu życie, w krzyżu obrona przed nieprzyjaciółmi, w krzyżu źródło niebiańskiej słodyczy, w krzyżu moc ducha, w krzyżu radość serca, w krzyżu szczyt cnoty, w krzyżu doskonałość świętości. Poza krzyżem nic nie ma dla duszy nigdzie zbawienia, ani nadziei życia wiecznego. Więc weź swój krzyż i idź za Jezusem, a wejdziesz do żywota. On cię poprzedził, dźwigając krzyż dla siebie i umarł na nim za ciebie, abyś i ty dźwigał swój krzyż i pragnął na nim umrzeć. Jeżeli bowiem współumrzesz z Jezusem Chrystusem, razem z Nim żyć będziesz. Jeżeli się staniesz towarzyszem Jego cierpienia, będziesz także uczestnikiem Jego chwały. Wszystko zamyka się w krzyżu. Wszystko polega na umieraniu. Nie ma innej drogi do życia i do prawdziwego pokoju wewnętrznego poza drogą świętego krzyża i codziennego umartwienia. Idź, dokąd chcesz i szukaj, czego chcesz, a nie znajdziesz wznioślejszej drogi w górze ani bezpieczniejszej na dole, jak droga krzyża świętego. Układaj i urządzaj sobie wszystko według swej woli i upodobania, a mimo to przekonasz się, że zawsze trzeba cierpieć, albo dobrowolnie, albo z musu. Tak więc krzyż znajdziesz, czy to odczuwając ból ciała, czy też udrękę duchową. Niekiedy Bóg cię opuści, niekiedy bliźni doświadczy. Co więcej, często sam sobie będziesz ciężarem. Nie pomoże wtedy żadne lekarstwo. Nie ulży żadna pociecha. Trzeba cierpieć, dopóki Bóg zechce. Albowiem Bóg pragnie, aby się nauczył znosić cierpienie bez pociechy, aby się Jemu całkowicie oddał i przez cierpienie stał się pokorniejszy. Nikt tak serdecznie nie odczuwa męki Chrystusa jak ten, który doświadczył podobnej udręki. Krzyż więc zawsze jest gotów i wszędzie na ciebie czeka. Nie ujdziesz przed nim, gdziekolwiek byś poszedł, gdyż tam, dokąd się udasz, siebie samego poniesiesz i znajdziesz. Zwróć się wzwyż i popatrz w dół. Zewnątrz i wewnątrz spotkasz krzyż. Jeżeli chcesz zachować wewnętrzny spokój i zasłużyć na wieczną koronę, musisz się zdobyć na cierpliwość. Gdy swój krzyż dźwigasz chętnie, to i on ciebie poniesie i zaprowadzi do upragnionego celu. To jest tam, gdzie już nie będzie cierpień, które tu się nie kończą.
Jeżeli poniewolnie krzyż dźwigasz, stanie się on dla ciebie ciężarem i samego siebie bardziej obciążysz, a jednak nieść go musisz. Jeśli byś rzucił jeden krzyż, spotkasz na pewno inny, może jeszcze cięższy. Czy myślisz uniknąć tego, co nie ominęło nikogo ze śmiertelnych? Który święty żył na ziemi bez krzyża i strapienia? Nawet sam Pan nasz Jezus Chrystus, żyjąc na tym świecie, nie miał ani godziny wolnej od bólu i udręki. Trzeba było, aby Chrystus cierpiał i zmartwychwstał i tak wszedł do swojej chwały. Dlaczego więc szukasz innej drogi nad królewską drogę, drogę Krzyża Świętego? Całe życie Chrystusa było krzyżem i męczeństwem, a ty zabiegasz dla siebie o spoczynek i radość? Błądzisz, błądzisz, jeżeli pragniesz czego innego oprócz cierpień i utrapienia, gdyż całe to życie śmiertelne jest pełne nędzy i znaczone zewsząd krzyżami. Im kto wyżej wzniesie się duchowo, tym cięższe często znajdzie krzyże, bo miłość potęguje mękę wygnania. Módlmy się. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.